Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na filmik z paczką. Paczka do mnie przyszła już w piątek, dzisiaj mamy niedzielę, kiedy ja to nagrywam. I powiem Wam, że już nie mogę się doczekać, żeby ją otworzyć. To jest ostatnia paczka przed świętami od Angeliki, na pewno już kolejnej nie dostanę. Nie liczę zresztą na to. I słuchajcie, wiem, że w tej paczce będą rzeczy te, które chciałam, plus jakieś prezenty, których niestety nie będę Wam mogła pokazać, ale kiedy je rozpakuję już w Wigilię, że tak powiem, to wtedy na pewno wrzucę na Instagramy, żebyście mogli zobaczyć, co takiego Angela mi sprawiła w prezencie. No dobra, a teraz już zacznę Wam pokazywać, bo paczka jest mega duża i filmik będzie mega długi. Paczka wygląda tak, ja już odkleiłam swoje dane osobowe. Słuchajcie, paczka ważyła ponad 10 kg i ona waży nadal ponad 10 kg i jest naprawdę mega ciężka. Dobra, i zabieram się za jej rozpakowywanie. Postaram się nie rozciąć sobie czegoś. Ręki, nogi, czegokolwiek. O, dobra. Pół już mamy otwarte. No zobaczymy, co Angela ciekawego tutaj sprawiła. Dobra, udało się. Dobrze, że dzisiaj się przygotowałam i wzięłam nożyczki. O, zaczyna się ciekawie. Spróbuję Wam pokazać. O, tak mniej więcej. Ja sobie to zostawię chyba na kolanach i będę przekładała te rzeczy na krzesło. Dobra, i zacznę od czegoś, co chciałam. I to jest, słuchajcie, płyn micelarny z Balei. Ostatnim razem Angelika mi kupiła te takie chusteczki do zmywania, do demakijażu, do zmywania makijażu, czy jakkolwiek, też z Balei, właśnie, przepraszam, jakaś dzisiaj jestem nieogarnięta. I pomyślałam, że zobaczę jeszcze ten płyn. Chusteczki są bardzo fajne i też ją prosiłam, żeby mi dokupiła, ale ich tu nie widzę. Może będą tam po prostu gdzieś niżej, bardziej na dnie. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten płyn. Nie wiem, czy ja to zmieszczę wszystko na tym krześle, ale dobra. Dostałam żel pod prysznic. Kolejny żel pod prysznic z Balei. Ja uwielbiam te żele. Liczę na to, że będzie pięknie pachniał. O, i widzę, że Angela też mi kupiła te, o które prosiłam. To są jakieś wersja sportowa i kupiła mi dwa. Dwa takie. I jeszcze jeden kupiła mi... Już mi spada. Jeszcze jeden kupiła mi taki. To jest... przepraszam za mitlopsie. To jest Sweet Wonderland i to jest jakiś kwiat peonii bodajże z wanilią, jak się nie mylę. Także zobaczymy. Ja lubię bardzo te żele, one są dość tanie i bardzo ładnie pachną. Powiem Wam, że podobnie do naszych limitowanek z Isany, tak bym powiedziała, bo nie wszystkie te żele z Isany tak ładnie pachną jak te właśnie z Balei. Ale dobra, kolejna rzecz z Balei to jest balsam do ust mandarynkowy, tak, słodka mandarynka, bardzo fajnie. I jeszcze jedna rzecz z Balei, którą tutaj widzę, to jest body milk, wanilia i kokos. I to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest właśnie taki... coś takiego, jak było wcześniej z Nivei, czyli taki balsam pod prysznic. Tak mniej więcej to wygląda. Ok. I lecimy dalej. Coś, o co poprosiłam Angelę, bo wypatrzyłam u jednej dziewczyny na Instagramie i to jest jakaś... nie wiem, czy to jest herbata w ogóle. To jest chyba herbata o smaku kakaowym. To też jest, wydaje mi się, z DM-u. I dalej mamy... O, so sweet, skarpeteczki! Ja uwielbiam świąteczne skarpetki. Zawsze sobie kupuję w styczniu, kiedy już są na wyprzedaży. Albo czasami po prostu skuszę się i przed świętami. Te są przepiękne, naprawdę, zobaczcie. O, tutaj są wszystkie modele pokazane. No super są, naprawdę bardzo mi się podobają. Na pewno będę w nich chodziła. O, te też są so sweet! Dobra. I dalej, co mamy dalej? Może coś... Aha, bo to jest coś, opakowanie od czegoś włożone. Dalej, słuchajcie, jest piżama. To jest część piżamy. To są spodnie w koty. Angela taką sobie kupowała i poprosiłam ją, żeby kupiła i mi. Zapytałam ją tylko, jak jest z jakością tej piżamy, ponieważ poprzednia
w którejś tam paczce też dostałam od Angeliki taką. Spodnie flanelowe były i do tego bawełniana koszulka i bluza taka a la polarowa i powiem wam, że no niestety dla mnie to się nie sprawdziło, była beznadziejna, ona zaraz w praniu mi się, wszystko mi się tam, wiecie, porobiło, także wylądowała, nie będę mówiła gdzie, i pomyślałam, że może trzeba po prostu trochę więcej zapłacić i wybrać jakiś taki lepszy model piżamowy. No więc Angela kupowała sobie taką w koty i poprosiłam, żeby kupiła i mi. Myślę, że będzie na pewno na mnie dobra. Świetna jest naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Już. Nie wiem, jak wygląda góra do tego. Chyba to jest góra. Czekajcie. Nie, to nie jest góra tego. A jest. To będzie to. Tak wygląda góra. O, bardzo fajna. Mam nadzieję, że coś tam widać. Świetna jest. Bardzo mi się podoba. Ja wybrałam, poprosiłam Angelikę o zakup rozmiaru XL, bo słuchajcie, ja lubię, jak piżama jest na mnie za duża. Ojej, jakie to jest fajne! Słuchajcie, to jest takie milusie. No ekstra. Dobra, i następna piżama, bo ja w ogóle mam jakąś fazę teraz na piżamy, bo zrobiło się trochę chłodniej, a wszystkie moje piżamy są z krótkimi spodenkami i krótkimi rękawami. I poprosiłam właśnie Angelę o zakup dwóch piżam. I właśnie jest tutaj druga. I już wam pokazuję najpierw górę. Piękna jest. I to jest oczywiście piżama z Hogwartu. No naprawdę, bardzo mi się podoba. Och jejku, super. I do niej spodnie to też są takiego typu jak tamte. Ja co prawda nie przepadam zbytnio za ściąganymi nogawkami, ale one są po prostu takie, wiecie co, takie bardziej jak kalesony. Tak mi się wydaje. I tak wyglądają. No super. Naprawdę będzie na pewno dobra. Bardzo się cieszę, bo ja nie lubię mieć za małych piżam. Także ekstra. Zobaczymy tylko, jak to się sprawdzi co do jakości. Bo jak mówię, z tamtej nie byłam zadowolona. Ale dobra, nieważne. Lecę dalej, bo naprawdę tego tutaj jest całkiem sporo jeszcze. I tak, widzę już chusteczki. Chusteczki właśnie z Balei, które poprzednim razem dostałam od Angeli. Słuchajcie, polecam wam, bo są naprawdę świetne. Ja ich używam teraz na zmianę z tymi z Altery. Te z Altery u mnie się... Z Altery? Tak. Z Aloesem bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Te też są naprawdę bardzo dobre. I widzę, że są kolejne. Dobra, spróbuję je tu odłożyć. Może mi nic nie pospada, miejmy nadzieję. I tak, poprosiłam Angelę o zakup takiego pojemnika. Widzę, że tutaj jest chyba opakowanie od tego, bo tak, to powinno wyglądać tak, tak sądzę. A nie, przepraszam, bo to jeszcze powinno być tutaj w środku. O, 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 o. I teraz to jest pełen zestaw. To jest pełen zestaw, słuchajcie, i pomyślałam właśnie, że będę sobie przekładała do tego pojemnika, bo ja mam obsesję, że te chusteczki mi wysychają, bo to się nie domyka, a tak będę mogła sobie pojemnik zamknąć. Fajna sprawa, nie wiem jak chusteczki te, to jest jakaś limitowana edycja, Tropical Fantasy się nazywa. Zobaczymy, jak te chusteczki się sprawdzą w ogóle. Będę miała dwa opakowania, więc zdążę je przetestować całkiem dobrze. Na pewno dam wam znać w jakimś tam projekcie demko. Ale fajnie, bardzo się cieszę z tego pojemnika. Podoba mi się też kolor, także super ekstra. I dobra, to wyjmę też. I słuchajcie, co my tu więcej mamy. Jeszcze tu jest masa rzeczy. To jest z Balei. I to jest jakaś pianka bodajże do mycia twarzy. Ja to ostatnio wypatrzyłam gdzieś też u kogoś na Instagramach i pomyślałam, że sobie wypróbuję. Przepraszam, mówię na Instagramach, chociaż wiem, że to jest niepoprawnie, ale lubię po prostu tak mówić, wybaczcie. No i zobaczymy, zobaczymy co to jest za cudo, fajnie. Następna rzecz do testowania. Aha, i widzę, że Angelę poprosiłam o zakup chyba jednych, ale dostałam dwie. To jest... taka sól chyba z płatkami do kąpieli? Nie, albo to jest sama sól do kąpieli. One wyglądają tak. Mają przepiękne opakowania w super kolorach. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę, wyglądają bardzo ładnie. I w środku, już wam pokazuję, mniej więcej wyglądają tak, bo tutaj od spodu są, mają przezroczyste te dęka. Także też chętnie wypróbuję, zobaczymy.
I widzę teraz rzeczy do jedzenia. Wow! Angela mówiła, najesz się w te święta. Miała rację. Wiecie co, w ogóle w Polsce są mega drogie żelki wegańskie, więc Angela mnie poratowała właśnie w tej kwestii. Widzę tutaj już pierwsze, które wyglądają tak. To jest bardzo duża paczka, tutaj jest 235 gramów. Ja przytyję w te święta na pewno. Boże, tu jest 450, to są kolejne żelki. Super. Jeszcze jedna paczka tych poprzednich. Mega fajnie. Bardzo się cieszę. Naprawdę, chyba nawet przed świętami sobie zjem jedną. Jeszcze jedna. Ryty! No nie, jeszcze jedna. Na pewno zaraz sobie, jak tylko nagram filmik, zaraz sobie otworzę. Jeszcze jedna. Boże, naprawdę nie. Kolejna paczka z żelkami. To są te same żelki cały czas. Super, naprawdę, bardzo się cieszę. Na pewno zaraz sobie otworzę, ale dobra. Jeszcze jedna paczka jest, ale ta jest innych żelek. Te są jakieś, nie mam pojęcia, co to jest za smak. Może jakiś rabarbar? Nie mam pojęcia, naprawdę, bo nie znam holenderskiego, wybaczcie. Ale na pewno też będą dobre, bo wszystkie te żelki były dobre. Mam tu jeszcze dwa lakiery. Dwa lakiery. To są lakiery z Avonu. I słuchajcie, to odłożę. I właśnie prezenty, które postaram się wyciągnąć i nic tutaj nie uszkodzić. Pierwszy prezent, bo są dwa. Pierwszy prezent jest dla Luizy. O, już wam pokazuję. Pięknie zapakowany. Luiza nie lubi pudełek, także na pewno się ucieszy, bo ja mam w pudełku. Widzę, ten drugi prezent jest w pudełku. Także ślicznie wygląda, naprawdę. Mam nadzieję, że Luiza będzie zadowolona. Także prezent dla Luizy. Kurczę, i nie mam go gdzie odłożyć. I właśnie w Houston pojawił się problem. Ale dobra, może mi nie spadnie. Proszę, nie spadnij. I drugi prezent, który postaram się wyciągnąć. Ojejku. O, który wygląda tak. No również jest przepięknie zapakowany. Papier jest mega. Ja już wywalę to pudełko, bo mi tutaj trochę przeszkadza. Może przełożę ten prezent Luizy tu lepiej. Na wszelki wypadek, bo nie chciałabym, żeby coś mi się stało. O, i tak wygląda prezent dla mnie. No nie pokażę wam, co jest w środku, bo prezent będzie czekał pod choinką, jak już będzie choinka oczywiście. Także z innymi moimi prezentami, być może, o ile jakieś dostanę, słuchajcie, bo nie wiem, czy byłam na tyle grzeczna. Nawet kupiłam sobie koszulkę ostatnio z napisem "Drogi Święty Mikołaju, byłam grzeczna" i wypisane są trzy opcje. W tym roku, w tym tygodniu, dziś. I w tym roku skreślone, w tym tygodniu też i jest tylko, że dziś. Także nie wiem, czy zasłużyłam na jakiś prezent. No ale zobaczymy, co tam, może coś dostanę jednak. Poza tym prezentem oczywiście, z którego już się mega cieszę. I to wszystko już, słuchajcie. Dużo tego w sumie nie ma, no ale trochę się uzbierało tych rzeczy jednak. Bardzo się cieszę z piżam, słuchajcie, chyba najbardziej, bo naprawdę są mi w tym momencie najbardziej potrzebne. No i z tych żelek, których naprawdę zaraz będę szamać, też bardzo się cieszę. W ogóle ogólnie jestem zawsze ze wszystkiego zadowolona, ale powiem wam, jeszcze wracając na chwilę do tych piżam, przerzucę tutaj te rzeczy do pudełka, że naprawdę jestem w szoku, jakiej one są jakości, jeśli chodzi o macanie ich i o tę tkaninę w dotyku. Wydaje mi się, że naprawdę, że warto było zainwestować trochę więcej, bo one były trochę droższe, bo wydaje mi się, że nie powinny tak szybko się, wiecie, zniszczyć i zużyć po prostu jak te poprzednie, ta poprzednia. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. Super, bardzo się cieszę. Na pewno się przydadzą, wszystko się przyda. Dobra, wszystko już. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie będzie linczu za to, że jest filmik z kolejną paczką. Teraz postaram się nagrywać trochę więcej. Zaraz postaram się nagrać kolejny dla was filmik, który po prostu wrzucę troszeczkę później.
I dobra, i to wszystko, bo oczywiście się rozgadałam, ale jestem taka zadowolona, że naprawdę mogłabym teraz gadać, gadać i gadać. Dobra, wszystko. Dzięki, pozdrawiam i do następnego. Pa!